Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, to jest już 22 odcinek z Wiedźmina 2, Zabójcy Królów. Okej, myśmy nie odebrali wszystkich ogłoszeń? Lol, musiałem zapomnieć o jednym ogłoszeniu jeszcze. Dostaliśmy dość duży zestaw zadań. To naprawdę sporo, chociaż za dużo też tego nie ma, mamy tylko zlecenie na harpie i jakieś takie dość dziwne ogłoszenie, jeżeli chodzi o tutaj akt drugi. Aha, czyli w sumie nie dostaliśmy tutaj nic takiego przydatnego, ale mogę pójść po schemat pułapek na harpie i poczytać trochę książek na temat harpi. W ogóle, u kogo to będzie? My jesteśmy krasnoludki. Hop, póki rada nie podejmie decyzji, bramy są zamknięte. Aha, zajebiście. Trochę się przejdziemy po Vergen jeszcze, zanim się wyruszymy już w misje fabularne. Nie wiem gdzie iść kompletnie, wiecie. Taki trochę ślepy jestem tutaj. Dlatego będziemy chodzić gdzie po prostu popadnie i zbierać to co trzeba. Raczej to co też będziemy chcieli. Tutaj mamy wyjście. Aha, i tu mamy most. Tylko właśnie z jakiej paki? Ke? Nie, jak mówisz po swojemu, to może lepiej mów po polsku, bo kurczę, tak to ci nigdy nie zrozumiem. Ke? Może lepiej Kaj ty jesteś? Aha. Wiedźmin nie człowiek. To co? Sznapsa nie będzie? Zadajesz się z czarodzikami. Morduchna! Kurna! Chyba co ci się wszyscy mili? Patrzcie no, moi mili! Geralt z Rivi! Yo. Witaj. Nie znamy się, ale wiem kim jesteś. Pracuję w banku Vivaldich i jestem tu w interesach. Sprawdzam rentowność miejscowej kopalni. Vivaldi zrów? Jak ryba. A przy okazji, na mocy instrukcji udzielonych każdemu z agentów banku, śpieszę ci poinformować, że masz otwarty nieograniczony kredyt. Chcę zaciągnąć pożyczkę. Dajesz. Jasna sprawa. Jednakowoż nie dysponuję dużymi środkami. Mogę zaoferować standardowy kredyt dla przedstawiciela profesji wysokiego ryzyka. Ha. Vivaldi chyba się nie obrazi, jeśli pożyczę ciut więcej. To prawie wszystko, co mam, ale dam sobie radę. Okej, okay, wzięliśmy pożyczkę. Powodzenia, Wiedźminie. A który to Vivaldi? Zadajesz się z czarodziejkami? A, miałem do końca kanału. Więc zasuwamy na tak śpiesz, robota się pali. Morduchna! Jest tyle tego krasnoludzkiego gówna, że ja stąd odchodzę. Boże, ja tu nie wytrzymuję już. Tyle tego tu pełza. Masakra. Gdzie ta karczma może być? Właśnie, to mnie zastanawia jeszcze z kilku moich jakby planów na odcinek, ale póki co to tak będzie wychodzić po mieście, szukać elfów. O proszę, jakieś krasnoludzkie wzmocnienie, ty kim jesteś? Kolejny krasnolud. Czołg, swoją kobietę zatykaj. A na co miałbym zatykać swoją kobietę? Ty myślisz trochę... Pozdrawiam. Pytaj. Boże... Ile tego krasnoluda tu jest? To ja już nie wspomnę o tym... Czy ja znajdę w ogóle jakąś misję? Tak pochodzę jeszcze po tej karczmie. Nie wiem, czy to jest w ogóle karczma, ale... Są luty. Można polutować. Żebym tylko się nie obciążył. To będzie po prostu masakra. Ale widzę, że są schody na górę. To wiecie, można wejść i zobaczyć zawsze. Kurde, ile tych pięter jest. Ej, no masakra. Tutaj można wejść, kurczę. Lutowania, a lutowania to będzie. Dobra, tu wchodzimy bez zastanawiania się i znowu się kręcimy w kółko. To już jest podejrzane. Powiem wam tak szczerze.
Dobra, nieważne. To może przejdziemy się na te harpie. Zlecenie na harpie. Proszę bardzo. Ale trzeba się dowiedzieć na temat harpi więcej niż nam się mogło wydawać, bo my w ogóle chyba nie mamy wiedzy na temat harpi. Przydałoby się ją zgromadzić. Przemyślałeś sprawę? Dzień dobry! Cześć! My jesteśmy krasnoludki Hopzasa! Też się cieszę, krasnoludzie. Też hopsam z radości. Ale nie mam dzisiaj weny na hopsanie. Bardziej bym się właśnie tą misją zajął. Tylko gdzie ta kasztel trzech ojców? To tak mi coś pisałeś. Tylko bez żadnych sztuczek. Trzeba to znaleźć. Tutaj właśnie będzie problem, że nie wiem gdzie to jest. O. Jak tajemniczy, to pewnie ma coś tu dla nas. Schematy, same schematy. O, jakieś miecze ma. Kupiłbym, powiem ci szczerze, od ciebie któryś z tych mieczy. Zastanawiam się, zbroja z Banart. Gruba zbroja. Nieźle. 1582 zbroja. Niczego sobie. Zatruta zerikańska stalowa Saberra. Boże, co to za miecz. Oho. Tutaj mamy taki wiedźmiński miecz. Ranna płcizna. Ja bym mi starczyło, to bym kupił i ten miecz. Musiałbym coś znowu sprzedać od siebie. Te sztylety, to powiem wam szczerze, mogę je posprzedawać, bo mi się nie przydadzą. No i nic. No to powiedzmy, że sobie kupimy te miecze. Chociaż nie. Tutaj może być ten schemat. Zanim coś wydamy pieniędzy, to zastanówmy się, na co je wydamy. Ale nie, tu jednak nic nie będzie, czego po prostu szukamy. Trudno. Nie będziemy jednak, wiecie, przepijać tych pieniędzy od razu. Tak, wiecie już. Żeby było dobitnie, tylko po prostu... Może to jest tutaj. Tylko ja, wiecie, jeszcze taki nie jestem olśniony do końca. O kurde, tu lutowania, a lutowania. Oreny. Ale tak sprawdzamy, wiecie. Tak szybciutko. Oreny. Coś jeszcze? Niech amulet sprawdzi. Tutaj. O, solidne sztylety. Mało tutaj itemów było. Myślałem, że znajdę coś mocniejszego. Mi się tu nie da pogadać? Nie da się. Dobra, trudno. No wiem, że to jest Vergen, kurczę. Na co mi to tłumaczycie, jak ja to wszystko wiem? No trzeba szukać, przejdziemy się. Tu zamknięte drzwi, to chociaż już tyle. Nie muszę tu wchodzić. Tu sprawdzimy. Tu już byłem. Wiecie, muszę mieć już odpowiednią orientację w tym mieście, bo jak będę się gubił, no to przykro mi bardzo, ale tak się nie będziemy bawić. Zadajesz się z czarodziejkami? Wiedźmin krasnolud. To by było co? Wiedźmin krasnolud. Pierwsze słyszę. Ale mogłoby kiedyś coś takiego być, powiem tak szczerze. Tu mamy... Ke. Kurde, tylko tyle umiem mówić te niektóre krasnoludy. No to idziemy teraz tutaj, bo tu jeszcze nie byłem, coś tak mi się zdaje. Nie. Awo kuru, hasz miło! Co? Swoją kobietę zatykaj. Tu byłem? O, tu jeszcze nie byłem. Więzienie, ale czyje więzienie? To mnie zastanawia tylko jeszcze. Czyje więzienie? Dobra, wchodzimy tutaj. Zamknięte, dobra. To nie idziemy. Nie wiem, ale
przejdę się trochę jeszcze, żeby sprawdzić i zapamiętać niektóre, wiecie. Ile obcych? No widzisz. Nie chce mi się nawet strzępić języka. Kurczę. Bida tu jest, totalna bida. Tu jeszcze nie wchodziłem. Jest! Kasztel Trzech Ojców, dobrze. Widzicie, znalazłem się. Trochę musiałem się poszwędać. Jest Kasztel Trzech Ojców. Trzech Ojców, kurwa. Już wystarczy, że mnie samo dwóch ojców, kurczę, dziwi, ale trzech. Witam kolegę po fachu. O, dzień dobry. Jestem Uchacz, Szczurołap. Szczurołap. I na trole, ze specjalną zniżką dla Wiedźmina. O, proszę, a masz pułapki dla na harpie? Łyskłodka, zaraz znajdę. Gnijące. Pułapka na harpie, zajebiście. Ile? Jakie to jest pizd... Ile kosztuje jedna sztuka? Dobry. Kurde, trochę kasy rżre. Ale kupmy sobie jeszcze schemat na pułapki na harpie. Ile kosztuje? O dobra, to kupujemy. Jebut, dobrze. Kupiliśmy już te pułapki, żebyśmy mieli na start kilka sztuk. Ale właśnie o to mi chodziło, żebym sobie kupił te schematy i pułapki na harpie. Dobrze. Ale... aha, teraz jesteśmy przeciążeni. Trzeba będzie coś sprzedać od nas. Tylko co my możemy sprzedać? Co my możemy temu gościowi dać? Feromony. Przedmiot fabularny. No to zostawiamy. Przedmiot fabularny. No coś, co wiecie, jest takie mało warte, ale można jeszcze sprzedać. Serca Nekery. Coś jeszcze. Coś jeszcze by się przydało sprzedać, bo tego mam na pewno dużo. Dobra, sprzedam połowę tego. Bo tego mam dużo. Kamień żywiołów. Czegoś, co mam jeszcze dużo. Naprawdę dużo. Szukamy, szukamy. Jak coś się znajdzie, to ja to sprzedaję. No, tego mamy jeszcze sporo. Przydałoby się trochę tego sprzedać. Oho, okej. Okay. Tu mutageny. Pułapki białego mirtu. Właśnie, trochę by się też tutaj gościowi przydało. I to jadł. No sporo tego żeśmy nazbierali, no nie ma co. Dlatego trzeba trochę posprzedawać, żebyśmy nie mieli takiego większego obciążenia. Okej, okay. Myślę, że już to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś handle. Okej, okay, dobra. A teraz do Kasztela Trzech Ojców. I tu może znajdę kogoś, kto mi sprzeda książkę. Trzeba sprawdzić, trzeba sprawdzić. Przejść się dokładnie. Na spokojnie to wszystko przebadać. O chuj. Chyba, żem źle zrobił. No nie? A dobra, kij z tym. Ominęła was niezła bitka, panowie. Aha. Można było utłuc samego króla. Doszło do walki. Książę został ranny. Widzieliście magiczne zjawisko, które pojawiło się nad polem bitwy. Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, to nie jest zwykła mgła ani jarmarczna iluzja. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z klątwą krwi, bardzo potężnym, starym zaklęciem. Nie wiemy jeszcze, kto ją rzucił i dlaczego. Na teraz mam jedną dobrą wiadomość i kilka złych. Zajebiście. Dobra jest taka, że Henselt i jego żołnierze zostali tymczasowo zatrzymani. A złe wieści? Obłok mgły będzie rosnąć, może nawet pochłonąć Vergen. Poza tym mogą z niej wychodzić upiory. Da się je załatwić konfesjonalnie, toporkiem przez łeb? Teoretycznie tak. Ale sugerowałbym zaopatrzyć się w posrebrzaną broń. Poza tym duchy będą słabnąć, oddalając się od mgły. Można to jakoś przegnać? Egzorcyzmować? Tym zajmę się ja i Geralt z Rivii. Królobójca. Który wbrew temu, co mówią baby przy studni, nie jest królobójcą. Pewnie, że nie. Muchy by nie skrzywdził. Spójrzcie w te oczy. Od razu widać, że wrażliwiec. Za to zna się na klątwach jak mało kto. Panowie.
Nie wymagam od was zrozumienia tego zjawiska, ale chcę, żebyście zastosowali się do kilku zasad. Pewnie. Aha, zaczyna się. Nikomu nie wolno zbliżać się do mgły. To śmiertelnie niebezpieczne. Ponadto będziemy musieli się zapoznać z historią bitwy. Tutaj szczególnie liczę na pomoc pana Cecila Burdona. Jestem do usług, jaśnie panienki. Dziękuję. Do zdjęcia klątwy będziemy potrzebować przedmiotów symbolizujących wojnę, należących do poległych w bitwie przed 3 laty. Żelastwa się wala po tamtej masakrze. Więcej niż Cecil ma w szuf w brodzie. Myślałem, że na klątwy to dobry jest. Myślenie zostawcie mnie, panie Zigrin. I lepiej już milczcie. Przedmioty muszą być aktywne magicznie i związane z duchami poległych. To wszystko. I żeby było jasne, każdy z was ma pomagać Filipie i Wiedźminowi. Co tam burczysz, Jarpen? Też się patrzył tam, gdzie nie trzeba. To napij się wina. A teraz zajmijmy się bardziej przyziemnymi sprawami. Ilu mamy ludzi? Saskio, dobrze wiesz, że... Ilu? Krasnoludów jest pod 200, ale my nie w ilość idziemy. Chłopów będzie z 500. Po prawdzie ciężko ich doliczyć. Panowie? 53 rycerzy i 200 zbrojnych. Mało. Henselt ma 5000. To daje 5 na jednego. Co o tym myślicie? Mało nas, dużo ich. Ale mamy mury. Niskie, co prawda. Gdybyśmy mieli łuczników, to kto wie... Marzy mi się regiment ciężkich, leryjskich łuczników. No. Mamy coś znacznie lepszego. Elfy Jorveta. Skojatel. Dobrze. Dokładnie mówisz. Idzie Jorveto. A co to, kurde? Panowie, Jorvet. Czego tu szukasz, morderco? 100 najlepszych łuków północy czeka na twoje rozkazy, smokobójczyni. Chcieliście strzelców, to ich macie. Nie w smak bratać mi się z elfami. No właśnie. Ale bronić się można i kijem umazanym w łajnie. W moim chówcu nie brakuje ludzi, którym spalił wsie. Wolne chłopstwo to jedno, ale ścigany we wszystkich królestwach zbrodniarz? Tym razem przesadziłaś. Ej. Wystarczy słowo, a odejdziemy. Wysłuchajcie mnie. Jorvet przybył tu walczyć dla mnie. Ufam mu. Wiem, że nie zdradzi tak samo jak każdy z was. Skąd panience to wiedzieć? Dyć to elf. Zdradę ma we krwi. Od wieku z ludźmi walczy. Ale po raz pierwszy jego walka ma sens. Skojatel nie znają pokoju. Umierali za Nilfgaard, za Dolinę Kwiatów, na darmo. Zdradzeni i oszukani. Teraz mają cel. Dolina Pontaru może być pierwszym państwem, w którym żaden człowiek wychodząc za mury miejskie nie będzie obawiał się elfich strzał. A elfy i krasnoludy nie będą mieszkać w gettach i rezerwatach. Najpierw jednak musimy wygrać bitwę. Wiecie, kto na nas idzie. To świetna armia. Bitna i sprawnie dowodzona. Ich się nie da przestraszyć. Ich się nie da pokonać. Trzeba ich pozabijać. Chcę, żeby Jorvet zasiadał z nami przy tym stole. Chcę, żeby zabijał dla nas Kedweńczyków. I zapewniam was, zrobi to z uśmiechem, jeśli tylko mu pozwolicie. Jak mam zobaczyć uśmiech na tej chudej gębie? Wchodzę w to! Jorvet zostaje. No, dobrze. Przeciucha! Morda? Morda, nie pyskuj. Ojciec się w grobie przewracają. Ale trudno. Mus to mus. Jestem za. No. Przeciw. Zabiłeś moich ludzi, elfie. Pamiętasz? Gdybym ich nie zabił, oni zabiliby mnie. Niech będzie. W imię lepszych czasów i na pochybel Kedwen. Jestem za. Penis się nie zgadza. Zdrowie. Ten najlepszy. O, teraz będą żłopać najgorsze piwsko świata. What? A tej co? What the fuck? O kurwa. Co się... Trucizna! Ona umiera! O oh, fuck! Zanieście ją w bezpieczne miejsce i pilnujcie jako kogłowie. Zatruł? Przyniosę potrzebne rzeczy i zajmę się. Moi najlepsi wojownicy staną na straży. Szybko, chłopy, dawajcie nosze! Jorvet, jeżeli to twoja sprawka, to cię zamorduje normalnie. No zajebiście, no. Chciałem kupić książki o harpiach. Przestała rzucać zaklęcia. Ale wyszło inaczej. Co się dzieje do cholery? Co jest? Co z Saskią? Żyje? Aha, tak.
Spowolniłam jej funkcje życiowe. W tej chwili jej stan jest stabilny. Co możemy zrobić? Proces leczenia wymaga zastosowania ziół, magii i krwi. Domyślam się, że nie chodzi o zwykłą krew. Dobrze się domyślasz. Chodzi o krew królów. Przydałby się Leto. O jakich ziołach mowa? Potrzebuje podziemnej odmiany naparstnicy purpurowej, zwanej przez krasnoludy nieśmiertelnikiem i elfiej róży pamięci. Aj. Triss miała róże pamięci. Twierdziła, że to wyjątkowe rośliny. W dawnych czasach Ensid, którym udało się je wyhodować, byli darzeni wielkim szacunkiem. Czasy się zmieniły. Elfy też. W okolicy nie ma żadnych elfich ogrodów. Musimy wracać do Flotsa. Róże pamięci z Flotsa ma Triss. To ją trzeba odnaleźć. Skąd wziąć nieśmiertelnik? Rośnie głęboko pod ziemią, ale z tym nie będzie problemu. Pod Vergen jest kopalnia. W czym pomoże Saski? Macierp powoduje straszliwe zniszczenia tkanek. Nieśmiertelnik powinien je zregenerować. Czego jeszcze potrzebujesz do zabiegu? Teumador ma zdolności samopowielające. Ingerencja w skupisko zatrutych komórek wywołuje natychmiastową reakcję łańcuchową. Na miejscu jednej usuniętej zakażonej komórki pojawia się 10 nowych. Do zakłócenia tego mechanizmu będę potrzebowała nadludzkiej dawki mocy. Najlepszy byłby geniusz wody lub powietrza, albo jeden z 20 legendarnych pierścieni mocy. Jeden by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. A później będę na bosaka po wulkanie ganiał. Dobra, dobra. Zapomnijmy o pierścieniach. No. Potrzebuję dużej dawki mocy, nieważne skąd. Znajdźcie coś. Nieśmiertelnik, róża pamięci, królewska krew i magia. Brzmi jak bajka. W dodatku kiepska. Brakuje pocałunku królewicza. Chciałabym, żeby tak było, bo w bajkach, szczególnie tych kiepskich, wszystko dobrze się kończy. Mogę liczyć na twoją pomoc, Geralt? Możesz. Co z bitwą upiorów? Najpierw muszę sprawdzić, czy zaklęcia utrzymujące Saskię przy życiu działają prawidłowo. Potem możemy się zastanowić, jak odesłać duchy w zaświaty. W zasadzie mógłbyś się tym zająć sam. Porozmawiaj z miejscowymi o bitwie, może udać się coś ustalić. Dobrze. W takim razie ja rozejrzę się za trucicielem. No to powodzenia, elfie. Jezu, ile gadaniny było, chyba z 5 minut, jak nic. Tylko Filippa Eilhart może wejść. Aha, dobra, jasne. Nie ma sprawy. No dobra, mamy tą naradę wojenną za sobą, ale my robimy misje poboczne. Więc wiecie, nie tak szybko. Zlecenia na harpie. Odszukaj sztandar, o kurczę, nie mamy misji. Dobra. Zajmijmy się jeszcze tymi zleceniami na harpie. Dostaliśmy level. O kurde, 5 talentów. O, to trzeba je wszystkie porozdawać. To tak, to wiecie, żeby było. Dobra. Wbijamy. Wbijam tu levele. No, jakoś chcę, wiecie, o, tu wbić wszystkie. Pięknie. Wszystko się wbija. No i dobra. Trochę żeśmy tych talentów zużyli, ale chociaż jakoś to idzie. Dobra, trochę tych questów nam się pokazuje, ale teraz chciałbym się dostać do kasztelu Trzech Ojców ponownie. Gdzie ten kasztel jest? Co to jest? W zielonym kubraczku wśród zielonych krzaków. Niech mnie Fredka trąca. Tak, tak, Wiedźmin Geralt z Rivii, ten sam. Tam. Wiedźmin jaki jest, każdy widzi, ale miecze... O, tu jest na co patrzeć. Nie ma w nich nic szczególnego. Ha! Rzadko kto potrafi dzisiaj sporządzić srebrne ostrze. Niech mnie kuny zjedzą, jeśli umrze. No i rycie run to nie pierdzenie wrynne. Obejrzyj moje towary, a ja rzucę okiem na twoje miecze. A dobra, to szybko możemy pohandlować. Co tam masz? Edilski krótki miecz, może same miecze najpierw. Ale widzę, że za bardzo też nie masz nic takiego ciekawego, z wyjątkiem sztyletów. Runy. O, pułapki na harpie, ale to ja już nie będę kupował. Bardziej wolałbym sam robić. Dobra,
trzeba ten kasztel trzech ojców. Byłem już tam, ale no niestety weszłem tam, gdzie nie trzeba. No i to spowodowało, że musiał zacząć robić misję fabularną. No i tu nie wejdziemy. Nie pozwól jej umrzeć, Vatger. O, dasz mi przejść? Kurde. Chuj. Dobra. To idziemy teraz jeszcze raz do tego kasztelu trzech ojców. Co tu się dzieje? What the fuck? Vergen. Aha. Mamy pod murami magiczną mgłę. Pełną duchów. Dlatego niech nikomu do łba nie przyjdzie włazić do niej. Mgła, taka jej macie. Drażni stwory żelaznych sztuczek. Dlatego jakby kto do kamieniołomów albo w wąwozy szedł, baczenie szczególne ma zachować. Piepiórcy! Nie są nam wrogie. Dobra, Cecil ciągle gada o jednym i tym samym. Dlatego ja staram się teraz ignorować. Idę do tego kasztelu trzech ojców i po prostu zbiorę sobie to, co trzeba. Okej, żeśmy tutaj chyba jeszcze nie. Tutaj właśnie żeśmy się wracali. Tutaj też byliśmy. Przepraszam. O kurczę, ale mnie bierze. Okej, tutaj wchodzimy, bo tu jeszcze nie byliśmy na 100%, ale to jest jakiś pokój. Jest. Jakiś to powód każe ci przeszkadzać księciu Edirn? Mam kilka pytań. A dlaczego uważasz, że na nie odpowiem, zamiast poszczuć cię psami? Bo wasza książęca mość ma wystarczająco dużo wrogów. Tutaj, za granicą, w Wengenbergu. Problem sukcesji nie jest tematem, który omawia się z wędrownymi zabójcami potworów. Potrzebuję królewskiej krwi. Jak wiesz, jeszcze nie zostałem koronowany. Ale w twoich żyłach płynie krew przodków monarchów. Owszem, lecz to nie znaczy, że będę jej upuszczał dla jakiegoś włóczęgi. Jesteś wiedźminem czy wampirem? Jest mi potrzebna do ratowania Saski. A mnie jest potrzebna do życia. Nie przychodź do mnie z tak bezczelnymi propozycjami. O. Chyba sobie kpisz. Czemu nie? Mówi się o tym w kaczmach. Podobno nawet kat. Geralt, co teraz z biblioteką? Moja cierpliwość ma swoje granice i tylko szacunek dla panienki Saski pozwala mi pohamować gniew. Ojej. Do rzeczy albo precz mi z oczu. Ty, krzywy penisie. Powiedz mi, dlaczego jesteś tu, a nie w stolicy? Dobra, znak akcji zadziała. Wpływowe rody szlacheckie próbują podważyć moje prawa do tronu. Przez królestwo przeszedł dreszcz niepokoju. Saskia zamieszała chłopstwu w głowach. Mieszczanie też domagają się większych praw. A twoi konkurenci korzystają z okazji. Ród Umrautów jest blisko spokrewniony z linią królewską. Mają pieniądze i wpływy. Mogą powstrzymać moją koronację i wysunąć swojego kandydata. Muszę zyskać poparcie niezdecydowanych rodzin, a te pójdą za mną tylko wtedy, gdy okaże się silny. Tylko tutaj, w centrum wydarzeń, mogę dokonać czegoś wielkiego. To wielce słaby smokobójczyni z Vergen. Kurczę. Próbuję ustalić, skąd wzięła się upiorna mgła. Co dokładnie wydarzyło się tu 3 lata temu? Czarodzieje Henselta dopuścili się ludobójstwa. Dla rycerstwa, dla wszystkich ludzi honoru nastał czarny dzień. Ale właśnie dzięki honorowi wytrwaliśmy. Nie było klęski, nie było zwycięstwa. Honor stanął przeciw podstępowi. Cnota przeciw czarnej magii. Brałeś udział w bitwie? Ojciec został w stolicy, miał bronić Wengerbergu. Ja ruszyłem w pole. Chciałem zatrzymać Henselta, zanim przeprawi się przez Pontar, ale nie zdążyłem. Postanowiłem więc przyjąć bitwę pod Vergen. Wojsko Henselta było wyczerpane. Pewnie zwyciężylibyśmy, ale zdarzyła się rzecz haniebna. Henselt miał przy sobie czarodziejów, a ci zdradziecko rzucili na pole bitwy zaklęcie. Z neba spadł deszcz ognia, niszczący, zabójczy żar, który przerwał bitwę. Zebrałem niedobitki i wycofałem się w głąb kraju. Żołnierze byli przerażeni, ale Henselt nie kwapił się do ataku. Tylko mistrz magii mógł rzucić tak potężne zaklęcie. I przypuszczam, że nie w pojedynkę. Pamiętam Sabrinę Glevisik. Widziałem przez płomienie, jak obserwuje pogorzelisko z wysokości konia. Pamiętam ją, w myśliwskim stroju, wyprostowaną, beznamiętną. Sabrina.
doradczyni Henselta. Była. Za tamto zaklęcie skazał ją na śmierć. Kedweńczycy piekli się w zbrojach tak samo jak my. Wiesz, o czym myślałem, gdy rozpętało się piekło? Co wydało mi się zdumiewające i poniekąd zabawne? Gdy ruszaliśmy do walki, zaintonowaliśmy naszą pieśń po edirnicku. Tamci śpiewali swój kedweński hymn do krewę. Ale gdy z nieba spadł ogień... Jaki ogień? Ogień piekła czy ogień zbawienia? Tego dowiecie się w drugiej części tego odcinka z Wiedźmina 2 z Zabójcy Królów. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I druga część tego odcinka będzie za 2 dni. Zapraszam.